Dzień dobry, to ja mówię. Dzisiaj w takim skromnym odzieniu, odelżonym ze wszelkich napisów, udziwniań, pewnie z ekologicznych butelek plastikowych wyprodukowanych, bo to w dotyku jest takie pomiędzy papierem ściernym a folią aluminiową, no tudzież pergaminem też, papierem do pieczenia. Taka odzież przyszłości, proszę Państwa, i teraźniejszości. A mówię o tym Państwu nie dlatego, żeby się pochwalić, jak oni tam mówią, te wszystkie wiechy i inne mądre naukowce. One nie mówią, że się ubierasz na niedzielę czy na co dzień, tylko one mówią, że to jest outfit. O, ale to chyba outfit, na ile mi tam starcza wiedzy, intuicji z tym afroamerykańskim językiem, to chyba, że na zewnątrz coś fit, a ja jestem wewnątrz fit, to chyba infit to się nazywa. Proszę Państwa, to wszystko jest w ramach czego? W ramach właśnie 55, czy tam fit 55. Jestem z pokolenia języka radzieckiego i to jest dla mnie, proszę Państwa, męka, to ten wszystkie, ten cały angielski. Bo to jakoś inaczej językiem trzeba robić, jak to na lotnisku po tych kluchach. No i w ramach tego programu, proszę Państwa, żeby nie przynudzać zbyt długo, ma być wycofana rejestracja samochodów do 2035 roku. Kto to dożyje, tak nawiasem mówiąc, do tego czasu? To już była ta afera raz, wcześniej ją odkręcili, jak dobrze pamiętam, to chyba był nawet 25 rok w pierwszej wersji, ale to o dziwo Niemcy, no nie o dziwo, wiadomo dlaczego Niemcy się temu sprzeciwili. No i czas by powiedzieć, proszę Państwa, co o tym wszystkim sądzić. Otóż, proszę Państwa, nie ma takiej siły, ażeby w Polsce zakrólowały samochody na baterie. A zniknęły wszystkie wymarzone BMW w tym na felgach 19 z tą taką wielką rurą, co tak buczy. Nie ma takiej możliwości, aby zniknęły niemieckie diesle, bo tym dopóki Polak będzie mógł, to będzie jeździł. Więc proszę Państwa, moja wróżba jest taka, że o ile dojdzie do tego kuriozum, bo ja cały czas się powołuję na to, że my nie jesteśmy tu w tym kręgu coraz dziwniejszych państw europejskich, no ale żyjemy na świecie, a Ziemia nie jest płaska, tylko okrągła. Mamy Chiny, mamy Indie, mamy Rosję ciągle radziecką, mamy kraje arabskie, mamy kraje afrykańskie i te wszystkie kraje się śmieją z wygłupów, jakie stosuje popularny euro kołchoz, więc te wszystkie autka, które sobie jeżdżą i zżerają nawet po 30 litrów benzyny, tak jak to jest w przypadku różnych tam amerykańskich SUV-ów, trucków, a nawet limuzyn, to one nie poznikają, proszę Państwa. Tutaj te wszystkie wymienione przeze mnie kraje chętnie sobie zagospodarują te samochody, jeśli będą tylko w wersji używanej i będą sobie nimi jeździć, będą sobie nimi kopcić i tak się będzie kręcił zamknięty obiekt CO2. Natomiast, proszę Państwa, w Polsce Polak potrafi. Więc nie ma takiej możliwości, że nawet gdyby weszły w życie jakieś przepisy, ja przypomnę, że to dotyczy tylko i wyłącznie samochodów nowych. Czyli de facto oznacza nie ograniczenie, ale praktycznie zamknięcie produkcji samochodów spalinowych po 2035 roku, a może i nawet wcześniej, no bo to też już by nie miało sensu, żeby tam rok wcześniej to produkować, jeżeli miałyby takie przepisy wejść. Proszę Państwa, nie bardzo wierzę, że wejdą, bo to jest jednak gigantyczny przemysł, nie tylko motoryzacyjny, ale związany z paliwami. Ale nawet jeśli wejdą, no to my sobie tutaj w Polsce poradzimy. Jestem co do tego przekonany. To znaczy, dopóki będzie żyło moje pokolenie, no i powiedzmy, że jeszcze w jakimś tam stopniu pokolenie mojego dziecka, czyli te roczniki tak między 20 a 30 lat,
No to są te roczniki, które jeszcze się napatrzyły, jak sobie rodzice nadają radę w różnych warunkach fundowanych nam w kolejnych fantastycznych rządzących. No one sobie będą sobie radzić między innymi tak, jak sobie radzą Kubańczycy motoryzacyjnie od lat. No nie wiem, czy Państwo wiecie, na Kubie to jest królestwo tak zwanych samoróbek. Tam jeżdżą auta jeszcze z lat 50. Bardzo dużo maluchów, nawiasem mówiąc, jest na Kubie chyba najwięcej, najbardziej popularnych maluchów, ale to takich maluchów, których byście nie, no nie do końca byście je rozpoznali po tych wszystkich kubańskich przeróbkach. Więc ja jestem przekonany, że my tu w kraju nad Wisłą, gdzie zawsze sobie potrafiliśmy radzić, czy to z komuną, czy z zaborami, czy teraz z błogosławieństwem członkostwa w Unii Europejskiej, poradzimy sobie z tym. To znaczy, kto będzie chciał, to sobie poradzi. No, ale jak się rozejrzycie Państwo dookoła, wyjdziecie spoza Warszawy, Poznania, Wrocławia na prowincję, no to tutaj praktycznie nie spotkasz takiego samochodu na baterię. Tutaj tego, proszę Państwa, nikt nie uważa. Tu się ludzie z tego śmieją. Ja szczerze mówiąc, naprawdę, no tutaj czy nawet już nie mówię o biskupinie, o okolicznych wsiach, bo to już jest ekstremum, jeżeli chodzi o prowincję, no ale po tych nawet miasteczkach, to nie wiem, może mam pecha, ale jak dotąd jeszcze nie spotkałem, raz w Legnicy spotkałem to nawet Tesle, ale w Legnicy tam tych SUV-ów elektrycznych to jeszcze parę można znaleźć, ale jak już się wyjedzie, no powiedzmy, że jeszcze na granicy powiatu to jakoś to tam jeździ. Natomiast jak wyjdziemy na poziom gminy, to praktycznie nie funkcjonuje. No i tutaj ludzie nie zrezygnują z używania z tych aut. Zawsze można użyć argumentu, ale mogą zostać zmuszeni. Proszę Państwa, jeszcze raz powtórzę. My sobie poradzimy. Ja już nie chcę mówić, bo to tak nie do końca jest legalne, ale jakby się tak dobrze przyjrzeć po znajomych i rodzinie, no to znaleźlibyśmy na pewno samochód ściągnięty z Niemiec z wyciętym katalizatorem i jakimś cudem przechodzi przez przeglądy rejestracyjne i sobie jeździ, sobie kopci i wydziela dwutlenek węgla poza obiegiem zamkniętym. Proszę Państwa, jakoś jestem dziwnie spokojny, że z tym idiotyzmem sobie poradzimy, natomiast ciągle się zastanawiam i to jest naprawdę jakaś wielka zagwozdka, jaką mam. O co tutaj chodzi? No bo przecież dwa największe kraje, które w Europie, które produkują samochody, Niemcy i Francja, no to one są zwolennikami tego idiotycznego pomysłu, bo jeszcze mamy przecież Włochy, no jeszcze mamy przecież samochody sportowe, które tam miały być włączone przez jakiś czas z tego kuriozum. No już nie wspomnę o transporcie, całym transporcie ciężarowym, no przecież tego na baterię przerobić się w ramach tej technologii, która tak naprawdę, proszę Państwa, wydajność tych akumulatorów naprawdę się nieznacznie poprawiła od czasu ich, no niemalże od czasu ich wynalezienia. To są no jeszcze kolejne argumenty, proszę Państwa. No w Polsce z tego co pamiętam jest chyba 19 milionów samochodów. No to weźcie to Państwo teraz zutylizujcie za jednym zamachem. 19 milionów. No to pół Polski chyba trzeba by tu obsiać, jakiś plac znaleźć i przerabiać to właśnie na swetry, na bluzy z butelek plastikowych. Proszę Państwa, to jest gigantyczna operacja i tak się zastanawiam, no przecież gigantyczna operacja, która się wiąże z gigantycznym bankructwem wielu firm. No przecież mamy do czynienia nie tylko z firmami producenckimi, czyli i całymi magazynami części, no ale mamy do czynienia z firmami, które produkują tak zwane podróby, z całą siecią warsztatów, z całą siecią sklepów, które zajmują się sprzedażą części. No jak wspominałem, mamy przecież tutaj potężne ogniwo w całej tej układance, w całym łańcuchu, jakim są nafciarze. No i nagle ktoś wpada na taki pomysł, aby
kawałek świata w postaci tej najbardziej, pożre się Boże, postępowej Europy, odciąć od motoryzacji takiej, jak Pan Bóg przykazał, gdzie silny, po to jest silnik, żeby kopcił. No wydaje mi się to, proszę Państwa, jakąś abstrakcją z czysto biznesowego punktu widzenia. No to znaczy fakt, że te potężne lobby, czyli producenci samochodów i nafciarze, no, siedzą praktycznie cicho, nie zabierają głosu wokół tej sprawy, no jest dla mnie naprawdę strasznie zastanawiający. No, albo to wskazuje na jakieś, nie wiem, wypuszczenie balonu próbnego, no albo są to jakieś ruchy buldogów pod dywanem, gdzie szykuje się jakaś większa, grubsza afera, czy grubszy resecik gospodarczy, bo jakoś na tym etapie racjonalnie nie mogę sobie tego wytłumaczyć, że no taki karp francuski, niemiecki prosi się o przyspieszenie Wigilii, czyli o no de facto uszczuplenie produkcji samochodów, no bo te wynalazki na baterie, one są dużo droższe i w eksploatacji zaraz też, proszę Państwa, będą droższe, bo tak to działa. No jeżeli chodzi o utylizację tego badziewia, to już w ogóle jest dramat, bo to jest najbardziej toksyczny samochód ze wszystkich samochodów, czy tam są pojazd samochodopodobny, no ale tym się niespecjalnie koledzy przejmują, różne środowiska właśnie Fit 55, bo tam wystarczy jakąś koniczynkę czy inny liść przykleić i to już wiadomo, że byleby to ten węglem nie było napędzane, czy tam silnikiem parowym, to już będzie ekologiczne, a to, że to zżera prąd, że to zawiera toksyczne baterie, to, że się pali, to w taki sposób, że do tej pory najwybitniejsze te jednostki straży pożarnej nie opracowały skutecznej techniki gaszenia tego badziewia, no to nikogo na tym etapie nie interesuje. No tak czy inaczej, proszę Państwa, my sobie będziemy radzić z tym jak na Kubie, co do tego jestem przekonany, a cała reszta, no to jest tak jak wspominałem, jest świat do dyspozycji, ja nie wierzę, że samochody 2-3-4-letnie czy nawet 10- i 12-letnie, bo to jest na szczęście najczęstsze auto, jakim się w Polsce poruszamy, pójdzie na złom, jeśli ono będzie w takim stanie, że niebite do kościoła i do dzieci do szkoły żona odwoziła, niepalone. No na to się nabywcy znajdą zawsze, nawet jeśli będą jakieś przepisy ograniczające, to i to zostanie i to będzie obchodzone przez Polaka, który potrafi. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Te coraz głupsze pomysły ze strony europejskiego kołchozu, o ile w większości przypadków mają jakieś proste wyjaśnienie, albo wiążą się z ideologią tego budowania Europy bez państw narodowych, no albo z jakimiś obyczajowymi kwestiami, czy czystym biznesem, tak jak handel dwutlenkiem węgla, no to w tym przypadku, proszę Państwa, naprawdę można się pogubić i cholera wie, o co tutaj chodzi, no bo ginie w oczach potężna kasa i to przy takim biernym udziale tych, którzy tą kasę tracą. Tak czy inaczej, proszę Państwa, Polska Kubą Europy, jeśli do tego durnego wprowadzenia przepisów zakazujących rejestrowania nowych aut od roku 2035 dojdzie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.